Dzień dobry. Nazywam się Lena Szyriajewa i witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będzie tutorial kolii, której będę robić z oto tych prawdziwych perelek słodkowodnych, które pokazywałam w ubiegłym filmiku. Dostałam ich z sajtu AliExpress. Miałam 3 nitki tych perelek i zdecydowałam się ich podzielić na połowę, żeby zrobić dwie ozdoby. I musiałam rozciąć te nitki, na których były te perelki. I później posegregowałam ich, musiałam ich posegregować, dlatego że są drobniejsze, później takie posegregowałam ich na 3 kubki. Tutaj są mniejsze, później idą średnie i później takie większe. I jak posegregowałam ich takim sposobem, to musiałam jeszcze podzielić na 2. Bo jak będzie ozdoba, taka na przykład, tak, po środku będzie oto taka zawieszka, która ma, którą można przyczepić na tą koleję i ona będzie odpinająca, można ją przyczepić i tak samo odczepić i będzie po prostu taka kolia bez tej ozdoby. Będzie 2 w jednym. Będzie kolia taka zwykła z perelek albo później jak doczepić tą ozdobę, to będzie właśnie tak jakby druga kolia z tą już ozdobą. Też pokazywała wam, dostałam to z AliExpress, to jest taki listek perlowy. I tutaj jeszcze pokazana nawet perełka, która jeszcze nie urodziła się. I z takimi cyrkoniami, taka tutaj czapeczka i tu jeszcze znowu z cyrkoniami koralik i już jest zapięcia zrobione. To jest bardzo taka elegancka rzecz, która właśnie potrzebuje też eleganckich koralików. I dlatego zdecydowałam się, ja po prostu zamawiałam specjalnie te materiały, żeby mieć, żeby zrobić taką elegancką ozdobę. Dodam jeszcze, że zamawiałam też specjalnie do tej ozdoby te takie czarne koraliki, też z takimi cyrkoniami, żeby ono komponowało się właśnie z tym, tutaj z tą zawieszką. Mam ich 4 sztuki. Muszę pomyśleć jeszcze, jak ich ulokować. I mam takie zapięcia do tego, też w takim temacie, też czarne zapięcie z tymi cyrkoniami. Także tutaj wszystko jest zgrane z tymi materiałami, bo właśnie zamawiałam ich i czekałam na nich. Zapięcie jest bardzo eleganckie, też bardzo lekko otwiera się, zamyka się i z takimi 2 kuleczkami, żeby mocować już do tej całej ozdoby. Jak planowałam ten projekt swój, długo myślałam, jak jego zrobić i pomyślałam sobie, że te perełki, tutaj najpierw powiem, że ta ozdoba będzie robiona na tym drucie jubilerskim, który ma grubość 0,38. Istnieje w przyrodzie jeszcze 0,45, taka grubsza ta linka. Tylko że ja wzięłam tą cieńszą. Dlaczego? Dlatego, że te naturalne perełki, oni mają tutaj bardzo cieniutkie otwory, dziureczki te.
Te perełki mają bardzo malutkie otwory, tak jak mówiłam. I dlatego, żeby zamocować do tego zapięcia, to ja muszę użyć na przykład taką podkówkę, czy jak to się nazywa, przyciągnąć tutaj tą linkę. Tak i tak. Ale najpierw muszę te ściski jeszcze włożyć i później przejść przez te koraliki, które tutaj będę miała. Ale te perełki, oni nie puszczą drugi raz tą linkę, bo musi w jeden koralik wejść to dwa razy. Dlatego ja użyję właśnie tych zwykłych perełek. To są plastikowe, najzwyklejsze, ale muszę ich tutaj postawić, dlatego żeby ta żyłka, ten drut jubilerski przeszedł tutaj dwa razy. I właśnie te koraliki puszczą mnie dwa razy w ten sam koralik. A później muszę odetnąć. To jest teoria, to co ja opowiadam, teoria. A na praktyce to ja wam pokażę, jak będzie to wyglądać. I najpierw będę zaczynać nawlekać. I właśnie, aha, jeszcze nie powiedziałam najważniejszą rzecz, że kolia będzie miała 50 cm długości, znaczy tutaj będzie 50, to znaczy całość będzie metr, tak? No jeszcze zobaczymy, jeszcze będę tutaj rozważać. No i teraz będę nawlekać i właśnie najpierw nawleczę, bo to będzie tak wyglądać z tej strony. Najpierw to, później muszę ten ścisk czy zacisk, tak. Później znowu muszę tą perełkę taką, później znowu ścisk. I później już będę nawlekać już te koraliki. I zacznę z tych małych, z tych mniejszych, bo będzie tutaj do szyi, będą mniejsze koraliki. Później przejdę na średnie i tutaj koło tej ozdoby będą już te większe. No i właśnie tutaj trzeba szukać tą dziurkę. Jest. I będę przykładać tymi hematytami. Hematytowymi tymi koralikami. Oni są takie kwadratowe i bardzo ładne. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Oj Boże, wyszłam z kadru, chyba wam nie widać było. Najgorsze właśnie w projekcie tych takich ozdób to zdecydować się na materiały. Te materiały trzeba po prostu patrzeć, jak oni łączą się. To jest cała robota. Czasami nawet jeden dzień schodzi z tym. Później, jak już zapadnie decyzja, to później już tylko mechaniczna robota. To już jest lżejsza taka robota, przyjemniejsza. Ale jak na przykład podnieść decyzję, jakich materiałów użyć i jak pokomponować ich, nawet no, te przykładki, zapięcie, różne takie ozdoby, zawieszki, to trzeba naprawdę myśleć czasami jeszcze, wychodząc z tego materiału, co masz na stanie, to jest nie zawsze łatwo. W tym przypadku z tą koliem to byłoby mnie lżej, bo ja specjalnie zamówiłam te wszystkie materiały i mam ich na stanie. I teraz tylko będę nawlekać, robić.
Ну і понавлікала те короліки всі. І прошу побачити, що у мене вийшло. По-перше, повім, що вийшла ощенність матеріалу, бо я мислила, що то, що призначила на тому здоби, будуть всі ті короліки, але оказалося, що споро ще застало, так що то є добре. Бо dlatego, że poprzykładałam tymi hematytowymi koralikami, a oni przecież też mają swoją szerokość. I tu właśnie będę, że 2 mm oni mają. Także na ciągu tej ozdoby uzbierali się te centymetry. No i teraz patrzę. Muszę sprawdzić najpierw, czy wszystko jest dobrze, czy poprzykładane te wszystkie hematyty, żeby nie było gdzieś tutaj pomyłki, że nie dołożyłam. No i powiem, że poprawiałam to chyba z 4 razy. Bo tak, trzeba było jednak tutaj te czarne koraliki umieścić we właściwym miejscu, żeby były ani za wysoko, ani za nisko. I tutaj właśnie mierzyłam tam kilka razy. Później te perełki, oni mają tutaj takie dzióbki. Mają dzióbki, nie na wszystkich, ale tam mają taki kształt trochę wyciągnięty i właśnie te dzióbki są. I musiałam też ich ponawlec tak, żeby było, oni patrzyli te dzióbki w jedną stronę, tutaj do góry, no i tutaj też musiałam tak zrobić też, żeby była symetria, dlatego trzeba było tego pilnować. No i tutaj jest środek, tu jest środek tej ozdoby, tak? I tu będzie ten listek. I tu muszę wziąć pod uwagę, że ta szerokość tego zapięcia jest też chyba 1,5 mm. Muszę w ciągu, jak będę mocować zapięcie, muszę uwzględnić to, żeby tutaj były te 1,5 mm, żeby można było dopiąć ten listek. No i teraz będziemy mocować to zapięcie. To jest robota taka mało przyjemne, tak powiem. I teraz jak patrzyłam na to zapięcie, dopatrzyłam się, że te ogniwka są nie można ich rozłączyć, tak? I dlatego muszę mocować to zapięcie od razu. No, zaraz pokażę to wszystko teorię, a zaraz będziemy robić. I teraz tak, tutaj mam taką właśnie sprężynę, która taka stoper, która pozwala mnie mierzyć i te perełki mnie nie uciekają, bo ja już kilka razy bez tego stoperu robiłam inne ozdoby i zbierałam później koraliki po całym mieszkaniu. A teraz po prostu taka sprężyna znalazłam. Są fachowe takie stopery, ale nie mogę ich znaleźć, nie mogę kupić nigdzie. Ale ten stoper taki a la stoper, on jest bardzo dobry, mocny, także już nie szukam i nie chcę, bo to mnie bardzo dobrze zda egzamin. No i teraz tak. Aha, tutaj nie mam właśnie, nie mam tych zacisków, tak? Zaciski muszę. Tu jeden, później perełka, później drugi. Biorę dwa zaciski, żeby było pewne, żeby, bo jeden zacisk może tam puścić czy popsuć się i później będzie problem z tą ozdobą. Dlatego trzeba to wszystko te wszystkie uwzględnić. No i teraz tak. Nawlekamy tą podkówkę w jedną stronę.
Później nawlekamy drugą stronę, ten drucik w drugi koniec tej podkówki i od razu wkładamy to zapięcie. Od razu wkładamy zapięcie. I teraz przechodzimy przez koraliki i zaciski. Przeszliśmy. Tutaj to będzie. Tutaj podciągamy ładnie, żeby to było fajnie, pięknie. I teraz musimy ten zacisk zacisnąć, tak? Tylko nie mam instrumentu porządnego. No ale spróbuję. Udało się. Udało się ładnie. Tak, i teraz przykrywamy ten zacisk takim koralikiem mocującym. Nie wiem, czy mi się uda tutaj na kamerę. Może się uda. Tak, jest. I teraz bierzemy instrument. On jest taki z tą taką dziureczką z otworem. I musimy to zamknąć ładnie. Uformować też taki koralik. No jest. Jest dobrze. Teraz bierzemy ten drugi koralik i drugi zacisk. I robimy tak samo. Tak samo robimy. Tutaj trzeba właśnie dać trochę milimetr odstępu na ten ukrywający ten koralik. Jest drugi. Sprawdzamy. I teraz drugi maskujący koralik. Przepraszam, maskujący. Tak. I teraz też zaciskamy. Zaciskamy ostrożnie. O, jest. I tutaj to. Aha, tu jeszcze mamy tą perełkę. I już tutaj bierzemy i odcinamy ten ogonek, bo on nam nie jest potrzebny. I jest. Jedna strona macowania jest. Teraz podciągamy to wszystko na miejsce. Pamiętamy, że tutaj trzeba 1,5 milimetry zostawić luzu, ale to nie będzie problemu, bo luz można zrobić lekko. Tutaj odcinamy już ten drucik. On już nam nie jest potrzebny. Pilnujemy, żeby to nam nie wyskoczyło. I teraz bierzemy drugą podkówkę tak samo. Tu wkładamy. Nie zapomniemy włożyć tutaj to zapięcie. Możemy jego rozpiąć teraz, bo żeby było wygodniej. I wkładamy znowu w te koraliki i w ściski. Tak, patrzymy, żeby to w drugi ścisk to weszło. A, tutaj nie. Nie, przepraszam, bo tu jeszcze jeden koralik. No właśnie, tutaj trzeba to wszystko bardzo pilnować. Z powrotem robimy. Dobrze, że nie. Tak to powinno być, bo musi być symetria.
Musi być symetria, ale symetrii właśnie nie ma, bo tutaj jest trzy koraliki i między nimi ściski. Muszę tu znowu poprawić. Musi być najpierw ten koralik, później ścisk, zacisk. Ścisk, zacisk. Później ten drugi koralik, później ten zacisk. I teraz trzeci koralik. Patrzymy. Teraz jest dobrze. Tak. I teraz tą podkówkę bierzemy, wchodzimy w nią, w jeden koniec, w drugi. Nie zapomniemy włożyć to ogniwko, które nam będzie do zapięcia potrzebne. Tak. No i teraz jest bardzo nieprzyjemny moment. Teraz musimy tak to... Aha, nie, na razie my, tak, można podciągnąć już tak bardziej. I wchodzimy w te koraliki i w te ściski najważniejsze, żeby nie pominąć te ściski, bo musimy ich... No i tu jest właśnie taka robota. Trzeba trzymać równiutko i przeszło jedno, nie. No chyba ja będę to robić poza kamerą i później pokażę już, co mnie wyszło. Dobrze? Także jeszcze spotkamy się. Skończyłam kolię, którą zrobiłam według własnego projektu z materiału najwyższej jakości. Wyszła bardzo piękna, elegancka i wydaje mi się, że zadowoli każdą osobę o wysokich wymaganiach estetycznych i pokaże jeszcze, jak ona będzie wyglądać bez tej zawieszki. Tak wygląda kolie bez zawieszki. Też bardzo ładnie wygląda. I powiem, że te hematytowe koraliki, którymi poprzykładałam perełki, dali swojego takiego uroku. I jeszcze to, że tutaj nawlekałam tutaj mniejsze koraliki, później średnie i większe, też bardzo ładnie wygląda. Wydaje mi się, że w takiej postaci ta kolia też ozdobi każdą kreację. I mamy tą kolię dwa w jednym. Można nosić ją z zawieszką i tak samo bez zawieszki. No, na tym skończę swoją opowieść o tej kolii, swój tutorial i jak zawsze zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Przed nami będzie jeszcze dużo ciekawych rzeczy. Dziękuję, do widzenia.